Szanowni Państwo, wzorem lat ubiegłych, na tej ostatniej sesji w 2020 roku słowo od księdza Mirka, słowo ode mnie. Zazwyczaj po moich słowach był opłatek. Chciałbym, żeby teraz też był opłatek, tylko odrobinę inny. Ale o tym za chwilę. Szanowni Państwo, na początku chciałbym wyrazić w imieniu nas księży całe mnóstwo dobrych, ciepłych, serdecznych słów dla tych wszystkich, którym w ciągu ostatniego roku zaraza, choroba, życie wykradło najbliższych od stołów wigilijnych. Myślę, że ta Wigilia, gdy mamy świadomość, że został nam ukradziony ktoś bardzo bliski, jest to zawsze trudna i ciężka. Chciałbym życzyć w tych wszystkich sytuacjach dużo dobra, dużo optymizmu, które nie są tylko pustym słowem, ale sięgają gdzieś z człowieczego serca i głębokiego przekonania, że życie choć zmienia się, to wcale się nie kończy. Przyjmijcie Państwo te słowa otuchy, nadziei. A dla Was, szanownych radnych, mam głęboką prośbę, abyście w tych ostatnich godzinach przed Wigilią potrafili dojść do tych ludzi, którym będzie szczególnie smutno. Potrafili mu powiedzieć, że tak jak możecie, tak w najbardziej prosty ludzki sposób, jesteście z nimi solidarni, tak jak solidarny może być człowiek z drugim człowiekiem, który z miłości płacze. Szanowni Państwo, jeszcze na początku tego roku byliśmy przekonani, że na tej sesji będziemy ratować się tym wszystkim, co przyniósł rok 2020, rok jubileuszu. Takie były plany na przyszłe życie. Szanowni Państwo, mimo wszystko chciałbym na tym ostatnim spotkaniu opłatkowym podziękować za wszystkie chwile, w których byliście blisko ludzi pomimo tego wszystkiego, co niósł świat. Nie było koncertów, nie było wielkiego ofertowania, ale myślę, że na terenie naszej gminy było mnóstwo dobra, solidarności ludzkiej w tym najbardziej prostym znaczeniu, gdy człowiek jest blisko drugiego człowieka. Dziękuję Wam za te wszystkie postawy, w których człowiek mógł liczyć nie na szczęścia, ale nade wszystko na drugiego człowieka. Bardzo dziękuję. Jakie będą te święta? Myślę sobie, Szanowni Państwo, że w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o świętowanie, zwracaliśmy mimo uwagi większe z nas szczególnie na scenografię życia, niż na istotę tego, co odbywane jest na tej scenie. Koronawirus, zaraza, odrobinę zaburzyła scenografię i teraz ważny jest sam aktor. A więc my, Szanowni Państwo, życzę Państwu jak najwięcej dobrych, radosnych chwil przy stole, przy którym być może nie będą ci, z którymi byliśmy zazwyczaj, bo po prostu dojechać nie mogą, bo występuje strach, obawa przed zarażeniem. Ale niech Wasze stoły wigilijne będą czasem pełnym pokoju i dobra, płynącym nie gdzieś z zewnątrz, ale dokładnie z serc wszystkich ludzi, którzy siedzą przy stole. Zwróćcie Państwo uwagę, że ostatnie lata wytworzyły takie pojęcie magiczna atmosfera świąt. W tym roku ową atmosferę zanieczyścił nam wirus. I teraz świętowanie naprawdę zależy już nie od magicznej atmosfery, ale od nas. Życzę jak najwięcej chwil, w których będziecie nie tylko obchodzić Boże Narodzenie, ale będziecie je po prostu świętować. No i życzę jak najwięcej chwil, w których
będzie Cię tęsknić, bo tęsknota to inne imię miłości. I choć tęsknota potrafi wycisnąć łzę, to ta łza sprawia, że człowiek potrafi następnym razem spotykać lepiej drugiego człowieka. Niech te święta przyniosą jak najwięcej dobra i wielkiego, i małego. Niech przyniosą jak najwięcej nadziei, która ma źródło w Bogu i w człowieku.